Drodzy widzowie, Instytut Badawczy Pro Vita Bona wita serdecznie. Rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl nagrań pod tytułem Rozszyfrować Niemcy. Dlaczego taki tytuł? Dlaczego taka tematyka? Taki tytuł, taka tematyka, dlatego że uważam, że my jako Polacy zostaliśmy przez Niemcy rozszyfrowani, natomiast w drugą stronę to nie działa. Jak wiecie, od wielu lat zajmuję się problematyką niemiecką i od wielu lat uważam, że Roman Dmowski miał rację i że jego diagnoza ciągle jest aktualna, a w tych czasach nawet może jeszcze bardziej aktualna niż 100 lat temu. Asymetria między Polską a Niemcami się pogłębia. Asymetria gospodarcza, asymetria organizacyjna, przede wszystkim asymetria informacyjna. Niemcy o nas wiedzą dużo. Co więcej, uważam, że w wielu kwestiach chyba nawet lepiej nas znają niż my samych siebie. I moglibyśmy się od nich wiele prawdy na nasz temat dowiedzieć. Dokładnie tak, wiele prawdy na temat różnych naszych reakcji, różnych naszych wad, różnych naszych błędów. Natomiast w drugą stronę to absolutnie nie działa. Nasz stan wiedzy na temat Niemców jest coraz mniejszy, do czego oczywiście sami Niemcy też się w walnym stopniu przyczynili, ale nie można wszystkiego zwalać na innych. Nie można zwalać na innych, dlatego że ostatecznie to każdy człowiek, każdy naród podejmuje decyzję, jak działa, w jakim kierunku się rozwija, na co wydaje swój czas, swoją energię. I ponieważ to, co się dzieje dookoła nas, budzi moje różne obawy, postanowiłam podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami w sposób bardziej usystematyzowany, tak żeby było jasne, na jakich założeniach operuję, jakie założenia przyjmuję, dlaczego wyciągam takie, a nie inne wnioski, dlaczego patrzę na pewne sprawy w taki, a nie inny sposób. Stąd rozszyfrować, stąd też tytuł tego nagrania Klucz. Klucz do Niemców. Sprawa jest fundamentalna dla naszego przetrwania, o czym można się było przekonać chociażby w ostatnich tygodniach. I mam tutaj na myśli oczywiście sprawę związaną z Białorusią. Dlatego, że każdy, kto chociaż w jakimś podstawowym stopniu rozumie sposób działania Niemców, wie, że mamy do czynienia dokładnie z tym samym schematem, który jest stosowany od 300 lat. Nie przesadzam, proszę Państwa, od 300 lat, od czasów Fryderyka Wielkiego, od czasów zaborów, przez różne nasze powstania narodowe, przez Solidarność, do czasów obecnych. Schemat jest prosty. Najpierw podjudzić nas przeciwko Rosji, potem pojechać do Rosji, ustawić Rosjan przeciwko Polakom, a następnie, jak już będzie wiadomo, że Polacy i Rosjanie się nie dogadają, zaoferować Rosjanom jakieś wygodne dla Rosjan i odpowiednie dla Niemców rozwiązanie, na którym oczywiście my tracimy. Dokładnie ten sam schemat został zastosowany w przypadku Białorusi, kiedy to my najgłośniej szczekaliśmy przeciwko Łukaszence, kiedy to my chcieliśmy Białorusi zgotować tak naprawdę los Ukrainy. Kiedy chcieliśmy, by Białoruś podzieliła los Ukrainy, by Białoruś dostała swój Majdan, by została bezwzględnie rozgrabiona, tak jak Ukraina, by Białorusini musieli opuszczać swój kraj, by nie byli w stanie w swoim własnym kraju dłużej normalnie żyć. Tego chciał polski rząd i najbardziej tragiczne jest to, że absolutna większość Polaków to popierała i uważa, że to jest w porządku, że działanie na ewidentną szkodę obcego państwa, ale w imię pięknych wizji, pięknych idei, nawet jak już wiemy, że za nimi nic nie stoi, że to było w porządku. Na szczęście dla Białorusi, na szczęście dla innych, plan się nie powiódł. I cóż, ale to my byliśmy tymi, którzy przyjmowali opozycję, przyjmowali uchodźców białoruskich. Tak, proszę Państwa, nie bójmy się użyć tego słowa. Jak w końcu donosi prasa, od 18 sierpnia do 18 października do Polski przyjechało 707 właśnie emigrantów,
politycznych, którzy skorzystali z odpowiednich tutaj ofert ze strony państwa polskiego, a nawet 9 września pan premier Morawiecki pani Swietłanie Cichanowskiej przekazał klucze do willi na Saskiej Kępie, która ma być domem białoruskim. I wszystkiemu temu przyklaskiwał, wszystko to oczywiście nakręcał Berlin, który nas zachęcał do takich działań. Wystarczyło prześledzić profil ambasadora Niemiec w Polsce, Anta Freitaga von Doringhofena, który często donosił, że to łatwo właśnie spotkał się z jakimiś polskimi działaczami, którzy tutaj wspierają białoruską opozycję i z tego typu inicjatywami. I cóż, Łukaszenka utrzymał się na pozycji i zemsta jest brutalna, ale sprawiedliwa. Mamy też uchodźców z Białorusi. Dlaczego nie przyjmiemy ich tak samo otwartymi ramionami, jak przyjęliśmy opozycję demokratyczną z Białorusi? Są także uciekinierzy polityczni. I rosyjska propaganda, która podkreśla, że przecież Polska uczestniczyła w wojnie w Iraku, w Afganistanie, uczestniczyła więc w destabilizacji tego regionu, więc niech teraz weźmie odpowiedzialność za tych uchodźców. Propaganda jest słuszna, taka jest prawda. I cóż, okazuje się, jak bardzo zakłamany jest polski rząd i cóż, jak w dużej mierze zakłamane jest polskie społeczeństwo, które tych powiązań nie widzi. A w tym samym czasie Berlin zapewnia nas teraz o tym, że udzieli nam bratniej pomocy i nie mamy wątpliwości co do tego, że taką bratnią pomoc otrzymamy. A jednocześnie Angela Merkel już rozmawia z Putinem o naszym losie. I cóż, wypadki potoczą się jak zwykle. Niemcy jak zwykle z Rosją będą dalej robić swoje lukratywne interesy, a nasz los może być, cóż, tragiczny. Ale będzie to absolutnie zasłużone, dlatego że jeśli określony system sterowania społecznego, jakim jest Polska, od kilku wieków popełnia notorycznie ten sam błąd, dokładnie ten sam błąd, to trudno oczekiwać, żeby było inaczej. Proszę Państwa, ten sam manewr został zastosowany w przypadku Nord Streamu, za który także my Polacy ponosimy główną odpowiedzialność. Przecież Rosja chciała w pierwszej wersji poprowadzić ten rurociąg przez terytorium Polski. Mogliśmy podpisać stosowne umowy i korzystać na tym. Ale co zrobiły ówczesne władze? Powiedziały nie. Powiedziały nie, bo najważniejsza była wolna Ukraina. Bo rurociąg miał omijać Ukrainę. To z punktu widzenia Rosji było absolutnie uzasadnione, gdyż wszyscy wiedzą, że rzeczywiście Ukraina kradła. Więc trudno oczekiwać, żeby Rosja chciała prowadzić rurociąg przez Ukrainę. Ale naszą racją stanu była wolna Ukraina. I nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że za tym stała inspiracja z Berlina. Inspiracja z Berlina, która doprowadziła do tego, że my jak zwykle postawiliśmy się Rosji, walcząc o wolną Ukrainę, po czym następnie Niemcy złożyli Rosji odpowiednią propozycję, umowy zostały zawarte i mamy teraz to, co mamy. I mówię o tym właśnie dlatego, że jeśli się śledzi działania państwa niemieckiego od czasu Fryderyka Wielkiego, mamy do czynienia ciągle dokładnie z tym samym schematem. To jest schemat jak z eksperymentu z psem Pawłowa. Przycisk, reakcja, przycisk, reakcja. I my reagujemy zawsze dokładnie w ten sam sposób. Jesteśmy systemem sterowania społecznego, który absolutnie niczego się nie uczy, który nie wyciąga żadnych wniosków z popełnionych błędów, mimo że są w Polsce analizy na ten temat, o czym będziemy tutaj mówić. Drodzy Państwo, im jestem starsza, tym bardziej dochodzę do wniosku, że świat jest bardziej sprawiedliwy, niż mogłoby się to wydawać. Dlatego, że jeśli ktoś się nie uczy, nie naprawia błędów, nie zmienia swojego sposobu zachowania, to trudno, żeby zasługiwał na coś lepszego. To byłoby niesprawiedliwe, gdyby ktoś się nie uczył, a gdyby nagle
Ni stąd, ni zowąd spadało mu z nieba jakaś, nie wiem, nagroda, lepsza sytuacja, która jest absolutnie niezasłużona. Nagroda jest wtedy, kiedy zmienimy zachowanie, kiedy błędne zachowanie zastąpi się przez właściwą reakcję. Ale do tego potrzebny jest namysł, potrzebny jest trzeźwy, zdroworozsądkowy i absolutnie realistyczny namysł nad tym, co się dzieje. A tego Polakom brakuje. Zejdźmy więc tych obłoków, w których gdzieś tam cały czas się bujamy nad rzeczywistością i stańmy mocno na ziemi, żeby zrozumieć po prostu, co się dzieje. Moja teza jest następująca. Od 300 lat Od prawie 300 lat, od czasu, kiedy na tron w Prusach wkroczył Fryderyk Wielki, mamy do czynienia z tym samym systemem sterowania społecznego, który realizuje te same cele za pomocą tych samych metod. I my ciągle jesteśmy w tym samym procesie. Wydawało się, że w 1945 roku, po tym jak Niemcy przegrali wojnę, jak została zlikwidowana administracja pruska na tych pruskich terenach, że ten proces został zakończony. Ale moim zdaniem, i to jest kluczowe, uważam, że nie został zakończony. Że on oczywiście został bardzo poważnie osłabiony, on szedł w jakimś sensie do podziemi, ale on ciągle jest. Ale on ciągle jest i on ciągle jest dla nas największym zagrożeniem, a jego największa siła polega właśnie na tym, że mało kto go dostrzega, a jeśli ktoś zaczyna o tym mówić, no to zaraz w odpowiedni sposób zamykane są mu usta i nawet to od tych prawie 300 lat jest robione dokładnie według tych samych schematów, według tych samych metod propagandowych, według tych samych metod oddziaływania. Jaki jest klucz do Niemiec? Moje podstawowe założenia są takie. Wtedy, kiedy mówię o Niemcach, mam na myśli Niemcy jako określony system sterowania społecznego, wyposażony w bardzo silny homeostat, czyli w swoje władze, w swoje elity, które nim zarządzają. I mówiąc Niemcy, mam przede wszystkim na myśli to, co robią niemieckie elity. Nie mówię o niemieckim społeczeństwie. Dlatego, że, i to jest moje założenie, niemieckie społeczeństwo jest tylko i wyłącznie przedmiotem sterowania. To jest moja ogólna teza dotycząca całej historii Niemiec, także tej wcześniejszej, że Niemcy nigdy nie wykształciły narodu. Narodu w rozumieniu cywilizacji łacińskiej, w rozumieniu tradycji republikańskiej, ale tego klasycznego republikanizmu. Naród nigdy nie był tam podmiotem politycznym i podmiotem sterowania. Jest społeczeństwo, które jest przedmiotem sterowania. I w związku z tym należy to starannie rozdzielać, dlatego że niemieckie społeczeństwo może kompletnie nie mieć zielonego pojęcia o tym, co robią niemieckie elity i właściwie tak od ponad 1000 lat jest. Niemieckie społeczeństwo nie ma zielonego pojęcia, nie interesuje się tym, jest trzymane w określonym stanie indoktrynacji, tak żeby też pewnymi rzeczami się nie interesowało, nie patrzyło tam, gdzie nie należy patrzeć i po prostu było posłuszne. To jest moje założenie i bardzo mocno to podkreślam, dlatego że bardzo często spotykam się z zarzutami, że ktoś, nie wiem, żyje w Niemczech, zna Niemców i wie, że Niemcy tak nie myślą. Absolutnie się z tym zgadzam. Przeciętny Niemiec tak nie myśli. Przeciętny Niemiec jest indoktrynowany, jest uformowany przez różne instytucje, za pomocą których niemiecki organizator trzyma pod kontrolą swoje własne społeczeństwo. Między innymi współcześnie taką instytucją jest Bundeszentrale für politische Bildung, czyli Centrala Federalna Kształcenia Politycznego, która wyrasta ze wcześniejszych instytucji po prostu propagandy, indoktrynacji i która perfekcyjnie spełnia swoją rolę. I dlatego jak spotykamy zwykłych Niemców, to
absolutnie nie utożsamiają się oni z tym, o czym tutaj mówimy, ale to jest moje założenie, które jest pozytywnie weryfikowane w różnych sytuacjach, że niemieckie społeczeństwo jest przedmiotem sterowania, niemieckie elity mają swoje własne cele, których niemieckie społeczeństwo zazwyczaj nie rozumie i zazwyczaj jest po prostu używane i instrumentalizowane do celów po prostu realizowanych przez niemieckie elity. Drugie założenie jest takie, że niemieckie elity realizują cele imperialne. Imperializm można zdefiniować jako system o niepowstrzymywanej rozbudowie, system, który chce się cały czas powiększać kosztem sąsiadów, kosztem otoczenia, który nie chce po prostu ograniczyć swojego obszaru działania do obszaru swojego własnego państwa i skoncentrować się na swoim własnym państwie, tylko który nakierowany jest po prostu na ekspansję, na rozrost, na wchłanianie coraz większych jakichś tam obszarów w obręb swojego oddziaływania. Przy czym nie musi to oznaczać, nie wiem, powiększanie terytorialne sensu stricte, może chodzić po prostu o zwiększanie swojego pola oddziaływania, tak żeby w znacznym stopniu kontrolować po prostu wszystko dookoła. To jest moje drugie założenie. Cele imperialne to są cele niemieckich elit. I tutaj dochodzimy do trzeciego założenia, o czym już wspomniałam, że początkiem tego procesu, tego konkretnego, w którym akurat się znajdujemy, jest Fryderyk Wielki. Oczywiście przed Fryderykiem Wielkim mamy pierwszą Rzeszę Niemiecką, która także prowadziła imperialną politykę, ale moim zdaniem tamten imperializm został tak w dużej mierze przerwany i zablokowany już definitywnie podczas wojny 30-letniej, potem podczas traktatów westfalskich i tamten proces moim zdaniem w tamtej formie można w dużej mierze uznać za zakończony. Oczywiście ten nowy proces imperialny w dużej mierze na tamtym bazuje, w dużej mierze z tamtego wyrasta, jest tamtym powiązany, ale moim zdaniem to jest nowy proces, o czym będziemy mówić właśnie w tych nagraniach. Krótko, dlaczego tak uważam? Tak jak powiedziałam, za początek tego procesu uważam politykę Fryderyka Wielkiego, który na tron wstąpił w 1740 roku. Jego ojciec, Friedrich Wilhelm I, był tym pruskim władcą, który stworzył ten militarny model państwa, który stworzył pruską armię, który jako pierwszy zaczął paradować w mundurze, potem inni władcy zaczęli go naśladować, ale on sam myślał jeszcze kategoriami Rzeszy i widział miejsce Prus w Rzeszy. W pierwszej Rzeszy Niemieckiej widział siebie jako w pewnym sensie poddanego cesarza. Kiedy Fryderyk Wielki wstępuje na tron, ma jasną wizję polityki, ma jasną wizję tego, czym jest polityka. Dla niego polityka to ekspansja. Celem państwa jest ekspansja. I jest to sprawa absolutnie bezsporna. Tak rozumiał, tak definiował politykę i myślenie w kategoriach Rzeszy było mu absolutnie obce. Ekspansją miały być objęte także państwa Rzeszy. Ekspansja miała pójść na wszystkie strony. Państwo pruskie miało się rozwijać we wszystkie strony. Ofiarami jego ekspansji mieli być wszyscy sąsiedzi. I tak się stało. W 1740 roku, zaraz krótko po tym, jak przejmuje władzę, napada na Śląsk. Napada na Śląsk, czyli napada na państwo niemieckie. Na Austrię. I od tego rozpoczyna się ten proces. Następną ofiarą będzie Saksonia, będzie Polska. Po rozbiorach Polski będą to poszczególne państwa niemieckie. Ostatecznie proces tak zwanego zjednoczenia Niemiec będzie to proces podboju całych Niemiec przez Prusy.
I po zrealizowaniu tego etapu Prusy ruszą na podbój Europy. Pierwsza i druga wojna światowa to jest kontynuacja tego samego procesu podbicia całej Europy. W 1945 roku proces ten ulega zahamowaniu, ale moim zdaniem nieprzerwaniu. I to jest moje kolejne założenie, że ten proces nadal trwa. Nawet jak jest realizowany innymi metodami, nawet jak jest bardzo uśpiony. Ale każdy, kto choć trochę interesuje się problematyką naszych ziem zachodnich, ziem odzyskanych, dobrze wie, że to właśnie tam Niemcy lokują swój przemysł. Właśnie tam za pomocą Unii Europejskiej odbudowują infrastrukturę. Inwestują pieniądze w rewitalizację miast, w rewitalizację licznych zabytków. Tam idą pieniądze z Unii po to, żeby ten rejon właśnie odbudować. Tam szczególnie bujnie rozwija się współpraca między miastami partnerskimi, polskimi, niemieckimi. Organizowane są przenajróżniejsze programy wymiany. A jedną z ostatnich odsłon właśnie tych działań jest nowa inicjatywa. Inicjatywa powołania do życia nowego medalu, medalu Lendorfów w Sztynorcie na Mazurach. Sprawa, proszę Państwa, jest bardzo ważna. Wydawałoby się, że to nic takiego, ale to dokładnie pokazuje, co się tam dzieje. O co chodzi? Na Mazurach przed wojną swoje posiadłości mieli Lendorfowie, niemiecki właśnie ród szlachecki. No i teraz tam właśnie burmistrz. Właśnie to jest to, że władze niby polskie ustanowiły taki właśnie medal, który przyznawany jest osobom, które szczególnie mocno tutaj działały na rzecz pojednania polsko-niemieckiego. No i 18 sierpnia został ten medal wręczony po raz pierwszy. Laureatami była pani dr Antje Vollmer, była wiceprzewodnicząca niemieckiego Bundestagu, oraz Janusz Reiter, były ambasador Polski w Niemczech. Medal ten ma oswajać Polaków z tym, że te ziemie należały do Prus, należały do Lendorfów, którzy byli spokrewnieni ze Stauffenbergami. Ma nas po prostu oswajać z tym, że te ziemie miały kiedyś swoich własnych właścicieli, że Polska już, czy Mazury nie są ani niemieckie, ani polskie, są europejskie. I takimi właśnie małymi kroczkami dokonywane jest krok po kroku wynaradawianie Polaków. Dlatego, że proszę Państwa, naprawdę w suwerennym państwie coś takiego byłoby absolutnie nie do pomyślenia. Absolutnie nie do pomyślenia. To jest coś, co rozumieją Ukraińcy, co rozumieją Białorusini, co rozumieją Litwini, którzy owszem, często fałszują historię, ale robią to z bardzo dobrych powodów, bo dokładnie wiedzą, że podkopywanie swojego poczucia przynależności do określonych terenów, poczucia polskości tych terenów, to jest pierwszy krok do tego, żeby za 50, za 60 lat ci potomkowie tych Lendorfów powrócili do swojego pałacu, który jest właśnie odbudowywany. Dlaczego uważamy, że te sprawy są istotne? Z tym powiązane jest moje kolejne założenie. Założenie ciągłości niemieckich elit. Założenie ciągłości niemieckich elit. Ciągłości od czasów pruskich. W czasach pruskich wykształciła się pewna grupa biurokratyczna, grupa urzędnicza, która opanowała określone narzędzia i które potem z pokolenia na pokolenie były przekazywane dalej i udoskonalane. I ta tradycja nigdy nie została przerwana, nigdy. W 1918 roku, kiedy przestaje istnieć cesarstwo, kiedy do życia powołana zostaje Republika Weimarska, zmieniony zostaje garnitur polityczny, ale wszyscy urzędnicy zostają na swoich pozycjach.
Oni nigdy nie zostali ruszeni. Nigdy, nawet pod rządami SPD, wydawałoby się, komunistów, socjalistów, radykałów, nie tknęli urzędników. Nie tknęli urzędników, co potem zwróciło się przeciwko nim, ponieważ ci urzędnicy potem przy pierwszej z możliwych okazji zaczęli właśnie aktywnie uczestniczyć w zwalczaniu socjalistów. Ale najważniejsze z punktu widzenia rozumienia Niemiec jest to, że wszyscy zostali na swoich pozycjach, że ta tradycja była kontynuowana. W 1933 roku oczywiście pozbyto się osób pochodzenia żydowskiego, ale nie była to dominanta absolutnie, więc system w dużej mierze został nienaruszony. I tak samo było w 1945 roku, gdzie denazyfikacja była absolutną fikcją, gdzie straceni zostali znowu ci politycy, ten pierwszy garnitur, natomiast wszyscy fachowcy, którzy pracowali na zapleczu, zostali nietknięci. Owszem, część została skazana w tak zwanym procesie ministerstw, ale w 1951 roku wszyscy już byli na wolności i dalej robili dokładnie to samo, co robili wcześniej. 1968 rok także nic nie zmienił. Znowu zmienili się politycy, zmienili się może profesorowie na uniwersytetach, ale urzędnicy, fachowcy, specjaliści pozostali na swoich miejscach. Mamy, w Niemczech mamy do czynienia z procesem kumulacji umiejętności, wiedzy, ekspertyzy, sposobu działania, sposobu reagowania. I to jest ta przewaga, którą Niemcy mają w stosunku do nas. Jednocześnie, drodzy Państwo, i tutaj chcę przy tej okazji już na to wskazać, to jest oczywiście też słabość Niemiec, dlatego że jeśli coś od kilku stuleci funkcjonuje, to ma swoje własne przyzwyczajenia, ma swoją własną już siłę ciężkości, ono trochę toczy się jak walec. I w związku z tym, jeśli ktoś zada sobie trud i to zrozumie, może bardzo szybko wyłapać różne słabe punkty i może bardzo szybko taki system ograć. Ale warunkiem tego jest to, że najpierw ten system trzeba zrozumieć, że trzeba się z nim intelektualnie zmierzyć, trzeba dokładnie wiedzieć, jak on działa, jak on myśli, według jakich procedur, jakich algorytmów. W momencie, gdy się to wie, to ma się nad takim systemem olbrzymią przewagę, gdyż on jest bardzo nieelastyczny. Rzecz jest tego rodzaju, że w Polsce na dobrą sprawę, poza nielicznymi wyjątkami, nikt tego nie bada, nikt się tym nie interesuje i nikt w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że coś takiego istnieje i jak precyzyjnie to działa. A działa, bo nie zostało nigdy naruszone, a jednocześnie mało komu chciało się intelektualnie z tym zmierzyć. Kolejne założenie, oprócz ciągłości, takie nazwijmy to eksperckiej, biurokratycznej, w Niemczech mamy do czynienia jeszcze z ciągłością innego rodzaju, co ma związek z tym, o czym już wspomniałam w kontekście nagrody von Lendorfów. Ciągłość arystokracji, ciągłość szlachty niemieckiej. Sprawa jest poważna, bardzo rzadko poruszana, w Polsce praktycznie nigdy, ale także w Niemczech arystokraci żyją tak, żeby ich nie było widać, żeby się nie ujawniać, żeby nie prowokować różnych sytuacji. I chodzi o to, żeby lud po prostu się nad pewnymi rzeczami nie zastanawiał i pewnych rzeczy nie rozumiał. Sprawa ciągłości tych elit arystokratycznych ma szczególnie ważne znaczenie w kontekście Polski, dlatego że wiele tych rodzin pochodzi właśnie z obszarów należących obecnie do Polski. I tutaj w grę wchodzą interesy rodowe, interesy rodzinne. Interesy, które nie mają nic wspólnego z procedurą demokratyczną, z partiami politycznymi, to są interesy rodzin, które są niezmienne na przestrzeni często setek lat. I nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że te rodziny chcą odzyskać swoje majątki, chcą odzyskać swoje zamki, swoje pałace,
chcą odzyskać swoje ziemie i podejmują różne działania właśnie w tym kierunku. Ale działania bardzo, bardzo umiejętne, bardzo dyskretne, widoczne tylko dla rzeczywiście oka, które pewne rzeczy rozumie. Sprawa arystokracji jest ważna. Jest ważna, ponieważ jest to grupa, która posiada ciągle wpływ polityczny. To jest grupa, która ciągle zajmuje różne kluczowe pozycje i w kręgach władzy, w kręgach biznesu, w kręgach akademickich, w kręgach naukowych, przemysłowych. Oni mają dojście do tych kluczowych miejsc, gdzie robi się politykę. Podam Państwu kilka przykładów, żeby pokazać, jak ważna jest ta tematyka. Chociażby już wcześniej wspomniany pan ambasador Arndt Freytag von Loringhoffen pochodzi właśnie z takiej rodziny, której korzenie sięgają aż do średniowiecza. Jego ojciec, Bernd Freytag von Loringhoffen, był adiutantem szefów sztabu Oberkommando Armii Niemieckiej, generałów Heinza Guderiana i Hansa Krebsa i był obecny przy Hitlerze w ostatnich tak naprawdę dniach wojny i był jedną z ostatnich osób, która Hitlera widziała, rozmawiała z nim prawdopodobnie, a która przede wszystkim dostała określone wytyczne. Dostała określone wytyczne i tylko on i czołówka niemieckiej elity wie, jakie te wytyczne były i co z nimi zrobiono. W każdym bądź razie potem został w powojennych Niemczech generałem w Bundeswehrze, a jego syn, jak widać, robi bardzo ważną karierę wcześniej w służbach niemieckich, w wywiadzie niemieckim, jak również w wywiadzie NATO. Kluczowe postaci do rozumienia różnych decyzji politycznych w Niemczech z tradycją arystokratyczną. Inny przykład. Z tego czasu dość popularna w Polsce niemiecka polityk Beatrix Amelie Ehrengard Erika von Storch. Beatrix von Storch, w skrócie polityk z AfD, której dziadek był bardzo ważną postacią, a konkretnie ministrem finansów. Ministrem finansów od 1932 roku, czyli jeszcze w rządzie von Papena, a potem do końca istnienia III Rzeszy. Minister finansów to dla historii III Rzeszy ważna figura, ważna postać. Będziemy jeszcze o tym mówić, gdyż kwestia polityki finansowej III Rzeszy ściśle związana jest z całą polityką rabunkową tego państwa, co zostało doskonale opisane w książce, którą Państwu polecam. Jest to praca Goetza Alliego, Państwo Hitlera. Goetz Alli, Państwo Hitlera. Jest to jedna z najlepszych książek, jakie napisano na temat III Rzeszy. I tam dziadek pani von Storch nieraz się pojawia na kartach tej książki, gdzie jest przepokazany jako po prostu zbrodniarz. Co tu dużo mówić? Arystokrata, niemiecki arystokrata. Kolejny ważny przykład. Pani Ursula Gertrud von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, sama pochodzenia arystokratycznego chyba nie ma z tego, co ustaliłam, ale w rodzinę arystokratyczną się wrzeniła. I to nie byle jaką, bo także z pruskimi tradycjami i także krewni męża pani Ursuli von Leyen, Heiko Estera von der Leyena, także byli zaangażowani w Holokaust i to we Lwowie. Ważne postaci i jak widać kolejne pokolenie znajduje się na odpowiednio wysokich stanowiskach, nawet jeśli w tym przypadku dzieje się to poprzez żonę. Natomiast sam pan Heiko von der Leyen na brak wpływów nie narzeka, działa w branży biomedycznej i co ciekawe, to warto w tym kontekście powiedzieć, od kilku miesięcy jest dyrektorem medycznym firmy biomedycznej o nazwie Orgenesis,
która zarejestrowana jest w Stanach Zjednoczonych. Jej założycielem jest pani Sarah Ferber. I no, co tu dużo powiedzieć, firma w czasie pandemii się dobrze rozwija. Także ciekawa konstelacja, gdyż właśnie w ubiegłym roku firma założyła swoje przedstawicielstwo w Belgii, w Liège, no i pan mąż przewodniczącej Komisji Unii Europejskiej zajmuje tam dość kluczowe stanowisko. Także powiązania są, wpływy są i naprawdę to jest ważny temat. Kolejny przykład, jako taka swego rodzaju ciekawostka. Od 3 lat Uniwersytet we Frankfurcie nad Odrą, Europejski Uniwersytet Wiadrina, ma nową panią kanclerz, która nazywa się dr Julia von Blumenthal. I pani dr von Blumenthal chwali się tym, że jej przodek już w 1513 roku także był rektorem tej samej uczelni. Mamy więc tutaj tradycję 500-letnią. Bez wątpienia robi to wrażenie. Na zakończenie, żeby podać jeszcze jeden przykład, koniecznie trzeba wspomnieć o Hohenzollernach, ale z tej linii Sigmaringen. Obecna głowa rodu, książę Karol Fryderyk Hohenzollern, zajmuje różne pozycje, chociażby w świecie finansów, gdzie jest członkiem różnych jakichś tam rad nadzorczych w różnych bankach, w tym między innymi w Südwestbank, w Landesbank Baden-Württemberg, jak również w jednej z rad banku Commerzbank. Chodzi mi o to, proszę Państwa, żebyście zobaczyli to, co się dzieje tam w środku, a o czym media nie mówią i o czym nikt nie mówi. Arystokracja, szlachta ma to do siebie, że pewne rzeczy przekazuje z pokolenia na pokolenie, że pewne kody, pewne algorytmy, pewne interesy, umiejętności są przekazywane z pokolenia na pokolenie i one są absolutnie niezależne od tego, kto jest akurat nie przy władzy, jaka partia, czy jest demokracja, czy nie demokracja, czy rządzi Hitler, czy rządzi Kaiser. Pewne rzeczy są trwałe i pewne rzeczy są po prostu przekazywane, a ponieważ, jak widać, te osoby znajdują się blisko władzy, znajdują się w różnych kluczowych stanowiskach, to ma znaczenie. To ma znaczenie i to jest jeden z ważniejszych kluczy do rozumienia niemieckiej polityki. I to, co akurat nie robi dany rząd, to, w co wierzy niemieckie społeczeństwo, oczywiście jakie znaczenie to ma, ale ważniejsze są te rzeczy, których nie widać i o których nikt nie mówi, a które są. Trzeba tylko o nich pomyśleć. Podsumowując, różne swoje wypowiedzi na temat Niemców opieram na określonych założeniach, które tutaj w skrócie przedstawiłam. Jeszcze raz, 1740 rok, Fryderyk Wielki napada na Śląsk. Rozpoczyna się proces ekspansji państwa pruskiego, które potem się coraz bardziej rozszerza i uważam ten proces za ciągle nam zagrażający. Jednocześnie uważam, że niemieckie społeczeństwo jest przedmiotem tego procesu, a nie podmiotem tego procesu. I co więcej, ten proces wcale nie realizuje się w interesie, nazwijmy to, zwykłych Niemców. Uważam, że on absolutnie nie leży w interesie zwykłych Niemców, a wręcz przeciwnie, często dzieje się to kosztem zwykłych Niemców, którzy jednakże są kupowani przez władzę, są kupowani do tego, żeby nie buntowali się, żeby, tak jak powiedziałam, nie patrzyli tam, gdzie patrzeć nie powinni, żeby siedzieli cicho, żeby byli zadowoleni, tak, żeby pewne rzeczy mogły się toczyć. Rzecz w tym, że co jakiś czas niemieckie elity, co tu dużo mówiąc, popełnią takie błędy, że potem zwykli Niemcy dostają mocno po głowie i muszą płacić różne rachunki, ale niemieckie elity do perfekcji opanowały sztukę kontrolowania swojego własnego społeczeństwa. Bardzo mocno chcę to podkreślić, gdyż od razu, no właśnie chcę ubiec te różne zarzuty, że przeciętni Niemcy wcale nie myślą o odzyskaniu
Prus, Królestwa czy zamków na Dolnym Śląsku. Absolutnie się z tym zgadzam. Mają to, nie powiem, gdzieś. W ogóle ich to nie interesuje, ale i to jest moje kolejne założenie. Ze względu na to, że mamy ciągłość niemieckich elit, niemieckie elity takimi właśnie kategoriami myślą i potrafią w bardzo przemyślany sposób, perfekcyjnie zorganizowany, świadomie i celowo, krok po kroku, dążyć po prostu do realizowania swoich celów. A jest to możliwe właśnie dlatego, że mają do czynienia z systemem, który się nie uczy. Polskę traktuje jako system sterowania społecznego, pozbawiony absolutnie umiejętności i zdolności do uczenia się. W związku z tym działania tamtego systemu mogą być po prostu w dużej mierze zwieńczone sukcesem, gdyż nie napotykają na żaden większy opór, gdyż mają nas rozpracowanych do perfekcji i po prostu mogą sobie dokładnie, krok po kroku wszystko to realizować, bo dokładnie wiedzą, jak ten drugi system, czyli Polska, będzie się zachowywał i mają rację, bo zachowujemy się zawsze dokładnie w ten sam sposób. Tyle na dziś. Uprzedzając następne odcinki, mogę powiedzieć, że mogę w tym kontekście polecić Państwu książki, do których będziemy się tutaj często odwoływać, gdyż w dużej mierze właśnie ten sposób działania tego systemu został w nich już zrekonstruowany. I mam na myśli dwie książki poświęcone właśnie Fryderykowi Wielkiemu. Pierwszą książkę, którą uważam za absolutnie lekturę obowiązkową dla wszystkich tych, którzy chcą rozumieć procesy sterowania, w tym właśnie te procesy sterowania na styku Polska-Niemcy. Jest to książka Stanisława Salmonowicza, Fryderyk II. Jak widzicie Państwo, mam tutaj sporo rzeczy pozaznaczanych, gdyż rzeczywiście książka jest fenomenalna i właściwie jest to rzadki przykład tego, że przykład osoby i dzieła, które no przedstawia naprawdę głębokie rozumienie polityki i głębokie rozumienie no właśnie pruskiego sposobu działania, jak również tego, jak Polska na pewne rzeczy powinna reagować. Jest to książka ponad przeciętna i ktoś z Państwa zadał mi pytanie, gdybym miała polecić 5 najważniejszych książek do przeczytania, to wśród tej piątki absolutnie książka Salmonowicza, Fryderyk II, by się znalazła. Również polecam książkę poświęconą tej samej tematyce, książkę Konopczyńskiego, Fryderyk Wielki a Polska. Jest to książka wcześniejsza, w dużej mierze Salmonowicz wyczerpał również, można powiedzieć, zakres materiału omawiany w tej pracy, ale można powiedzieć, że jest to swego rodzaju klasyka i pierwsze tego typu opracowanie. I właściwie poza tymi dwiema książkami nic więcej, proszę Państwa, na ten temat nie powstało. A jeśli zważymy na to, ile w Niemczech powstaje solidnej literatury na temat Polski, w tych różnych ich Ostforschungsinstytutach i tak dalej, i to jest właśnie to, co napawa mnie w dużej mierze, w jakim sensie przerażeniem, bo w dużej mierze tak naprawdę zaciągnęliśmy jakiś dług wobec rzeczywistości, bo przy tej naszej niesamowitej beztrosce to tak naprawdę przeciągamy strunę i odnoszę wrażenie, że niedługo już ją naciągniemy tak mocno, że po prostu pęknie i naprawdę będzie źle. Jak zapewne wiecie, opublikowaliśmy kolejny numer Nowoczesnej Myśli Narodowej, który poświęcony jest właśnie tematyce niemieckiej. Wiem, że dla wielu z Państwa treści tam prezentowane mogą być właśnie mocno obce, szokujące i zaskakujące, ale mam nadzieję, że w świetle tego, co tutaj zostało powiedziane, pewne rzeczy staną się bardziej zrozumiałe, stąd właśnie tytuł tego nagrania, czyli Klucz do Niemiec, przy czym jeszcze raz Niemcy, czyli niemiecki homeostat, niemieckie elity, których nie należy mylić z niemieckim społeczeństwem. Jak powiedziałam, w
stosunku do zwykłych Niemców. Życzę im wszystkiego najlepszego, życzę im, żeby kiedyś stali się prawdziwym narodem, żeby kiedyś stali się gospodarzem we własnym kraju, ale niemieckie elity absolutnie takiego interesu nie mają i absolutnie robią wszystko, żeby Niemcy narodem w tym znaczeniu łacińskim po prostu się nie stały. Więc można powiedzieć, trochę naród polski i Niemcy jako pewien naród potencjalny jedziemy na podobnym wózku, na tym samym wręcz wózku, co warto podkreślać, gdyż teraz no jest, już wyprzedzając pewne kolejne rozważania, wskażę tutaj, że pewnym błędem popełnianym bardzo często w Polsce jest właśnie nierozróżnianie tych dwóch rzeczy, co potem jest oczywiście skrzętnie wykorzystywane przez niemieckie elity, które właśnie niemiecki lud z sobą wiążą poprzez tworzenie takiego syndromu oblężonej twierdzy, że nas atakują, musimy teraz trzymać się razem, jesteśmy tutaj zagrożeni i tego błędu nie wolno popełnić. Tego błędu nie wolno popełnić i dlatego tyle razy tutaj podkreśliłam, że niemieckie społeczeństwo ma inne interesy niż niemieckie elity, podobnie jak oczywiście interesy narodu polskiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do lektury Nowoczesnej Myśli Narodowej. Zachęcam do lektury tych prac, których tutaj poleciłam, o których wspomniałam, jak również do śledzenia informacji właśnie pod tym kątem, według tego klucza, który tutaj podałam i który będziemy uszczegóławiać w następnych nagraniach. Tradycyjnie dziękuję Państwu za Wasze wsparcie. Zapraszam do sklepu, gdzie można nabyć książki, gdzie można nabyć papierowe i e-booki. I takie zakupy są zawsze formą wsparcia dla naszej działalności, gdyż dzięki temu możemy uzbierać sumy potrzebne do wydania kolejnych prac. A jak wiecie, kolejne książki powoli są w drodze. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.